Siemka, tu MK, oczywiście w kolejnym odcinku serii od zera. Dzisiaj mamy kolejną rzecz do załatwienia. Pootwierałem nasze class gemy, trochę ich było. Wszystkie klucze pozużywałem. I mam nadzieję, że to nam coś da. Na pewno będziemy mogli ulepszyć sobie tam raz czy dwa, może nawet więcej, jakiegoś wybranego, jakąś wybraną statystykę, no. Bo mamy oczywiście, o, nawet na 5 nam starczy, 5 ulepszaczy, ojej. Dobra, no to co, no to jedziemy dalej z light, nie? Pyk, pyk, 98%, to w takim razie niecałe 1,5 się ulepszę. No i teraz tym dociągnęliśmy, dobra, mamy 100%. Kolejna statystyka na 100% i tutaj tak samo light byśmy musieli troszkę podboostować. Niestety dalej nie da rady. 3500 light, no, nie jest już tak źle. No dobra, no dobra. Ale to nie wszystko. Jak sobie porobiliśmy te class gemy, to możemy sobie stworzyć aż 4 skrzynki. Cztery skrzynki, mam jeszcze 4 części, czyli jak nam nie pyknie, to możemy stworzyć jeszcze jedną. No dobra. Nie pykło. Ouu. Berserker. Butler. Empower Cosmic Gem for any class. Damaging enemies causes a frenzied state, adding a small increase to attack speed and light. Continue damaging to enemies, extend the frenzied, nie wiem co to jest, state until it causes a berserker state. No dobra. Greatly increasing attack speed and light. Dobra, czyli jak atakujemy po prostu, to nam się zwiększa attack speed i light. Czyli berserker, no, bardzo dobra statystyka. Bardzo dobrą statystykę nam tutaj wprowadza. Czyli chyba plan się powiódł. Czyli plan się powiódł. Chociaż 829. A, nie. Mam lepszy. Dobra, przetworzymy sobie. Ten ma 762. Mam jeszcze jedną próbę. Może by się coś tutaj udało jeszcze zdziałać. Nie, wypadnął słabszy. No dobra, ale ten mi się dużo bardziej podoba. 762 nie jest jakiś super mega na początek, ale ma lepszą mockę, taką, no, bardzo mi się podoba, dużo lepsza niż Flower Power, dajcie spokój. No dobra, no to w końcu się udało. To zlevelujmy go, co? No i w końcu nam się przyda... W końcu nam się przyda ten Gemdust, który tutaj tak ładnie kisiliśmy. Dobra. O, siadło w light. Dobra, siadło w light. To mi się podoba. Jakby tak 3 razy z rzędu siadło w light. No przecież możemy spacją ulepszać. O, teraz nie wiem, w co siadło. 2 razy w light. Dobra. No, to mi się podoba. Lecimy dalej. I Magic Damage siadło ostatni. No nic, jedną statystykę będziemy musieli przenieść. Ale się tutaj coś popsuło. O. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jakieś błędy wskakują, inny gem mi tutaj wskakuje. Widzicie? Jest co innego napisane tutaj. Jest Arcane Cosmic Gem, który mamy już założony, a ulepszamy tego. No nieźle. No dobra. Nie zwracajmy na to uwagi. Bo i tak ulepsza się ten, który chcemy. 21, 22. A szkoda mi kotka.
Ale użyjemy. Dobra. 1999. Heh. Nie ma źle. No nie ma źle, bym powiedział. Oczywiście obniżę sobie tutaj dość znacznie. Szkoda, nie? Szkoda. Szkoda, obniżymy sobie dość znacznie. Aż o 123 power rank, to trochę tych ulepszaczy jednak pójdzie. Ale z drugiej strony, będziemy mieli dużo lepszą mockę, która mi się tutaj podoba. Będzie nam zwiększało attack speed i light. No i też na start ma więcej light. No i statystyki. Maksimum HP zamienimy na critical damage. Przeniesiemy ten bon z magic damage na light i już mamy wszystko gotowe. Wszystkie gemy na maxa i tylko się ulepszać. Już tylko będziemy się ulepszać. No i oczywiście trzeba znaleźć ten krystalowy gear. Ojajaj, dobra. Ale to mi się już podoba. Add as friend. Dobra, ja muszę teraz ściągnąć sobie jednego, nie ściągnąć, tylko wyłączyć jednego moda i będziemy mogli sobie wsadzić tego gema. No dobra, można powiedzieć, że zrobimy małą, szybką akcję. Wyciągniemy sobie tego dużego gema. Oczywiście musimy wejść pod N, czyli pod sklep. Zakładka z gemami, kupić sobie dwa regematory i usunąć tego dużego. Dlaczego go nie, po prostu nie nadpiszemy? No bo jak go mamy tu tak już mocnego w miarę, jakbyśmy sobie chcieli na jakąś inną klasę wpakować, bądź jakbyśmy chcieli przetworzyć, to te dwa fragmenty będą do tej skrzynki tutaj. No a jak widzieliście, te skrzynki są całkiem fajne. No dobra. No to czas przywrócić sobie trochę power ranku. No niestety zżarliśmy sobie 123, tak? 123 power ranku. No i już tego w tym momencie nie odzyskamy. A szkoda. Ale nie martwcie się, troszkę pofarmimy i znowu będziemy mieli więcej power ranku. A teraz no, w sumie mogę od razu 3 zrobić. Nic nam nie szkodzi, żeby zrobić od razu 3. Tak, dofarmiłem też Binding Darkness, żeby można było od razu tutaj dokonać zamiany statystyk. I chcielibyśmy przede wszystkim, żeby tutaj się pojawił Critical Damage. Nie siadło. 3 razy i nie siadło. No niestety. Więc musimy poczekać z tym do... Najbliższa okazja jest poniedziałek. Najbliższa okazja jest poniedziałek, spróbujmy w poniedziałek to zamienić. No i oczywiście do tego czasu tam troszkę jak sobie pozbieram te skrzynki Shadow, już sobie pootwierałem wszystkie, to jak nam powpada trochę gemdustu, to będziemy sobie ulepszać troszkę te gemy znowu. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się oczywiście, do zobaczenia w kolejnym.